Hej, 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 witajcie widzowie. To kolejny odcinek z Endlessa. Dzisiaj będziemy robić podróż erytrą. Kolejną część, bo kilka odcinków temu też była podróż erytrą. No teraz robimy kolejną podróż erytrą, tylko te śmieci chciałbym sobie w ekwipunku odłożyć. Tylko nie fajerwerki, bo fajerwery się przydadzą. Dobra, to mogę odłożyć. Lawę też odłożę. Wezmę sobie do prawej ręki. Znaczy do lewej ręki fajerwerki. Może jeszcze bym ogarnął, o ile gdzieś mam. O, jest proch, to jakby urosła już trzcina, to bym sobie kolejne fajerwerki zrobił, bo to raczej nie wystarczy, to mam. No to przelecimy. O, idealnie jest, urosło, no to mogę zebrać i zrobimy jeszcze kolejne. To były kartki, fajerwerki będę mogła zrobić. Dobra, teraz przelećmy do craftingu, dobra. Tu pyk zrobiony, teraz kładę tutaj. Przerabiam i z tego teraz mam 3 staki mam i 44. No dobra, no to jeszcze 19 pychów mi zostało. Pójdźmy na losowe kordy. Elkę mam, dobra. Klikam gdzieś i możemy stąd lecieć. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy nie, ale chyba widzimy, by to jakiś garacz był, ale dobra, nie interesuje się tym. Dobra, lecimy. Ej, czemu tej trawy nie ma? Ej, tu jest działka, ale czemu osoba na tej działce trawy nie ma? To jest dziwne bardzo. Czy w ogóle tak się da, żeby trawę usunąć? Jaka sobie to jest? Aha, no nie sprawdzę, jaka to jest ziemia, no, to jest raczej zwykła ziemia. Trzcina, mam nadzieję, że nie jest na działce. Nie jest na działce, mogę sobie ją zebrać. O, idealnie. Trzciny zawsze nie zabraknie i chyba jak to jest w okolicy działka, to znaczy, że raczej tutaj nic nie będzie. Więc kolejne miejsce wybierzmy. Domek, domek. Domek jest, ale widać, że tutaj chyba też nic nie będzie, bo jest tak poniszczone, że raczej wszystkie rzeczy cenne to sobie zabiorę. Ale kartkę, ale papier jest, to sobie wezmę. Przejdźmy tutaj. Może tutaj coś będzie fajnego. Skrzynka. No jest tu ciekawego nie ma, ale skrzynię. Tą skrzynię sobie wezmę, bo zawsze się przyda, żeby gdzieś się położyć. Dobra, tu na górze też nic nie ma. Dobra, trafiliśmy na ruiny opuszczone i tu jakaś tabliczka jest. Ej, z tej strony. Ile jedzenia i jeszcze ziemia. Ja sobie zjem, bo trochę tej główki mi zabrakło. Dobra, to teraz przejdźmy tutaj. Kurde. Do góry i lecimy stąd. A nie, tu jest działka. Tu jest działka, to znaczy, że tutaj w okolicy też nic nie będzie chyba. Lecz warto przelecieć. Tu oczywiście taki badel, tak jak to wszędzie jest. Ty kto ile tego... Komu się chciał tyle dirta tej kopać? W sumie to nie jest aż tak duże, bo ja z Krystianem dokopaliśmy więcej. Bo było takie zadanie w ekstremalnych, żeby po prostu wykopać dużo dirta. Pik. Dobra, teraz przejdźmy tutaj dalej. Ej, ty ktoś z craftingów i piecyków sobie tutaj zbudował to. Mam raczej na górze nic nie ma, bo nie chcę mi się tam nawet sprawdzać, bo się jeszcze, żeby się tylko nie rozbił. Tu jest też działka. No to jak działka jest cały czas na dole, to kolejne losowe miejsca. Pyk, no i czy tu coś jest? Coś, dobra, jest coś. Dobra, nie wiem co to miała być za maszyna, ale ktoś tu zbudował ją po coś i sobie przy okazji ją zbiorę. Szlamik, lepki piston zawsze się do czegoś przydaje, więc zbieram. Teraz wystartujmy stąd i do góry. Dobra, no to teraz musimy tutaj przelecieć sobie i patrzeć sobie, czy coś ciekawego napotkamy, czy nie. O, już widzę coś, ale to jest działka. Jakby to nie była działka, to ile byśmy emeraldów mieli. Ej, ale ja tutaj kiedyś byłem. Widzowie, bo ja nie wiem, czy kiedyś tutaj nie byliśmy na jednej przygodzie z Elytrą. Jeżeli byście chcieli nawet pamiętać, to możecie w poprzedni odcinek z podróży Elytrą sprawdzić, co było najważniej na CMC na lesie. No i bo mi się wydaje, że jakieś miejsce emeraldowe było, ale ja nie wiem, czy właśnie takie, nawet to chyba było to miejsce. Tylko ja nie wiem, czy to wtedy było na odcinku, czy to po prostu tak sobie leciałem z Krystianem i wtedy
Znalazłem to. Dobra, przejdźmy tutaj do góry. Jak to pogłuszę, wpiszę, go nawet na serwerze nie ma. Pewnie się... To się... Media się może w ogóle tak kupić? Nie wiem. Ale to... Kurczę, szkoda, że to jest działka, bo tutaj jest fajne miejsce, w którym na pewno coś by mogło być, lecz nie, bo to jest świeżo zbudowana. Ale tu są szalkery. A szalkery zawsze są z jakiegoś powodu. Patrzmy, co on tutaj robi. Ten gościu. Nie wiem, jakiś podziemny magazyn robi, albo miejsce na spawnery. Nie wiem, coś robi, coś na pewno robi, ale czemu sobie zrobił taką linię obsydianową? Jakby to nie wygląda jakoś tak fajnie. Lepsze są takie normalne, jak ma się zbudować murę. A to w ogóle po co to niby ma być? Dobra, widzowie, to tak, to lecimy dalej. Może coś jeszcze znajdziemy ciekawego. Chyba przelećmy tu. Tu i tutaj w dal, tutaj w dal. No dobra, to tutaj teraz lecimy. Jest domek, uwaga, jest domek. Może coś będzie? Lądujemy? Nie, nic nie będzie. Ruina będzie. I tyle można powiedzieć. Dobra, no to wracam znowu na spawn, bo nie chcę mi się tam dalej już szukać, tylko lecimy w kolejne miejsce. No nie, znowu las. Ja to najlepiej lubię takie miejsca, gdzie jest pusto, bo tam zawsze tak więcej, no, działka. Dobra, wezmę warp sky, to chyba tak się... Nie. Nie, warp skill. Tak, jestem tutaj, dobra, jestem na tej działce. Bo tu jest taka jedna działka takiego MVP++, Janka Games. Co ten Janek z naszego lesa ma nick Jan Games, Jan Games, a ten Janek Games. No i tak, on ma kolorową zbroję, co właśnie z tą kolorową zbroją na tym co jest tak, że normalnie 10 graczy klepało takiego netherite'owych, takiego gościa tęczowego, wszystkich pokonał ten tęczowy. A tutaj ja i Krystian dwójkę, no on cały czas uciekał. Nawet mu się nie chciało uważać, a raz swój miecz nawet wywalił. Przejdźmy tam, bo ja wiem, że tam kiedyś takie były budowle. Tam coś zostawiłem też dla Paczusia. Taki, jakby stos znalazł. To coś, co mu się powinno spodobać. Znaczy, to mu się raczej, jakby wiedział, o kogo chodzi, to by mu się to nie spodobało. O, ej, takiego miejsca nie było. Wyś mi to wygrał. Co to jest w ogóle? Coś tu jest ciekawego? Tylko cementy. No dobra, sprawdźmy dalej. Skrzynki. No nie, no błagam. Jeżeli tutaj nic nie będzie, to się złoży. Nic. O, dobra, jest coś. Kurczę, jaka bida. A skrzynkę to wezmę. Ale główki są i jest tu Kowalski, no. Przyznaje się to ja molę. Jejku, kto to pisał? Przyznaję. Ukradłem i ty wam, ale nie oddam. Huba. Że zrobicie... Dobra, nie chcę mi się tego czytać, bo to jest tak... Tak to jest pismo. Mówione, że to nie jest za mnie do wyczytania. Patrzmy, co jest tutaj. Ile butelek. Ej, mi się wydaje, że tu coś mogę ciekawego znaleźć, lecz... Z tą enchantowaniem nie ma, to raczej nic nie będzie. No nie, no... Z tą enchantowaniem nie ma, to raczej nic nie będzie. Team. Co team? A tu coś jest? Nie ma. To na co w ogóle takie coś tutaj jest zrobione? Zostawię tutaj. Przejdę tutaj. Tu też jest bida. Sztabka Nede. Szulker z losowymi potami. Ja pierdzielę. To się w... Ta cena za Netherite, za sztabkę Netherite'u, jak ja sobie mogę przecież w sklepie kupić ten blok Netherite'u za o wiele mniejszą cenę. Dobra, z tej Team Olotek. Jakiś team. Tut, ej, a co
tu. Trzcina! Ej! Nie, dobra, jaka reakcja była. Zamiast się. Lepsza reakcja niż na spotkanie diamentów. Złoto. Też się przyda. Ale jak pistony, jak takie maszynki, to ja biorę. Ja takie rzeczy z chęcią przygarniam. Najbardziej to wezmę te rzeczy, bo resztą to mamy, albo sobie mogę zawsze kupić. No jeżeli będziemy potrzebować jakiegoś mechanizmu, to na spokojnie sobie mechanizm zrobimy. Ale kurczę, jakie szczęście, że mi się właśnie Cina trafiła. O, jeszcze tutaj coś jest. A to po co tak się... Chyba nie wiem, co tu miało być zrobione, ale też wezmę ten detektor. Ja zawsze nie wiem, jak tego się używa. Więc zostawię tutaj... Chwila. Kacper, do 20... Tu był. No bo na Kacperowicach miałem ten nick Kacperek 12, ale teraz sobie mam taki. Dobra, jeszcze tutaj zostawiam tabliczkę. Nie wiem jaką. Dobra, zostawię jakąś tabliczkę. W sumie nie wiem jaką zostawić. Dobra, zostawię po prostu tabliczkę z jakimś tam... Że to niby... O, wpiszę jakieś numerki. Kurczę, dalej jestem. Jeszcze tu. No. No i można iść dalej. Tylko muszę wylecieć, żeby drzewo nie walnąć. O, udało się. O, chyba źle trochę poleciliśmy, bo skąd wiem, to tam, gdzie miałem lecieć, to nie było przy oceanie, ale... A, działka. No tak, a co innego miało być niż działka? Chwila. A nie trafiłem, znalazłem! Dobra, rozwalę. W ogóle, bo ja nie wiem, czy w tym środku jest w tym. Ej, jest ametyst. Ale nie będę zbierał, bo jeszcze spadnę i zginę, a tego bym nie chciał. O, już trzeba brać stack kolejny. Zatujemy lądowanie. Ostre lądowanie. O kurde, co jest? Ej, przecież normalnie wylądowałem. Dobra. Te tabliczki już nieważne są. Ale tutaj pisze Paczuś the best. Te tabliczki są nieważne, bo te Paczuś i tam... Trzy rzeczy to my napisaliśmy. Z tych tabliczek. Możecie sobie zobaczyć. Dobra, zjem tutaj to mięsko, bo zaraz jeżeli gdzieś się znowu rozbije. Ale kurczę, jak ja się niby tam... Jak mi tyle serduszek spadło? Jak ja przecież... Tam wylądowałem normalnie, przecież normalnie wylądowałem. O kurczę, Lutra już trochę cierpi. Ja zobaczę jeszcze, no to w sumie przelećmy jeszcze tutaj kawałek. Może coś jeszcze spotkamy. I możemy wracać na Endless. A może zrobimy raz taki odcinek, że lecimy z Endlessa na spawn. No, byłoby to możliwe, ale chyba cały ekwipunek w fajerwerkach bym musiał mieć jeszcze trochę shulkerów. Więc to chyba było to ciężkie. No dobra. A, działka. Ale kurczę, by to nie była działka, to... Beacon. Daj mi ten beacon. Daj mi ten beacon. O, pogój. Jest to dobra. No dobra, no to tak to możemy wpisać sobie. Warp N. Co to ja wpisałem w ogóle? Endless. O! Aroniasty. Głowa Paczusia, bez tak, przeczytajcie to sobie. Najlepsza ocena Paczusia. W ogóle Aron mnie nie zauważył. Aron, gdzie ty? Teraz to on mi zniknął. A nie, dobra, tu jest. No dobra, widzowie, to jeżeli podoba się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i spyka z reszkiem. Cześć!